Dobra. I teraz, czym by się tu następnie zająć? Kopalnia idzie dosyć dobrze. Zamku mnie zaatakuje. To nie jest nawet zapełnione. Koleżka ma kopalnię złota? Nie ma złota. My mamy dużo złota. Tak sobie myślę, jakby go zaatakować. Tylko tutaj, co tutaj byłoby tak bardziej strategicznym atakiem? Podejrzewam, że ta stanica. No cóż, wyślijmy tam trzech żołnierzyków. Zobaczymy, co się stanie. Idą zwyklaki. Tutaj idzie jeszcze jeden. Wyszli ze stanicy ze złotem, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Boję się, obawiam się tego, żeby nam ten, wiecie, nie zaatakowali kontratakiem naszych stanic, bo to może grozić naprawdę zajebistym problemem, bo jeżeli byśmy stracili tą stanicę, to praktycznie byłby już przegrany mecz. Biją się, patrzcie, biją się. Drzewo nam zasłania. Ale pewnie przegramy, bo zazwyczaj atakując się przegrywa. Pokonał go. I co? Nie, to nasz zginął. Aha, okej. Okay. Bije się następnie? No, co się dzieje? O, teraz wylazł. I tu już jest ostatni żołnierzyk chyba, który tam pozostał. Zazwyczaj atakując, ciężko jest wygrać atakując. Zazwyczaj się przegrywa te walki. Nawet jeśli ma się złoto, najlepiej po prostu prowadzić zajebistą ekspansję. I ten pewnie też zginie. No jasne. No ale dobra. Trudno, trudno. I tak. Mamy tutaj już lepszych żołnierzyków wyszkolonych. Tu pozyskujemy trochę jeszcze kamienia. W dużym tempie się to nie pozyskuje. Na pewno większe wydobycie jest z kopalni granitu, która jest tutaj, ale chodzi bardziej o to, żeby pozyskać jakiś wolny teren. Ten jeszcze tą stanicę powoli buduje, dobra. Mamy tutaj hutę. Jak się zbuduje huta, wtedy zajmiemy się coś tutaj przemysłem żelaznym. Czy kopalenki są dobrze zaopatrzone w żarło? Jak najbardziej. Wyniki kopalni 100%. A piekarz sobie piecze. Okej. Jest w porządku. Dobra. Co oni tu jeszcze robią? Koleżka tu wysłał jakieś nowe jednostki. Spróbuję go zaatakować jeszcze raz. Wyślemy czterech. Zobaczymy. Jakby wysłali tego skrzydlatego Asterixa, to. O, idzie, 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 idzie. Może się coś wtedy ciekawego stanie. Geolog jeszcze kopie? Idzie, człowieku, do domu. Już kopalnię zbudowałem. Tu granit znalazł. Nie no, wydobycie stoi na najwyższym poziomie. Mamy kopalnię wszystkich zasobów. Mamy żelazo, mamy węgiel, mamy granit i mamy nawet dobrze prosperujące złoto.
co jest super sprawą. Tutaj się już biją, jeszcze się nie biją. Fajne jest w Settlersach to, że jest takie, taka bezstresowa naprawdę gra. No, zobaczymy. Chodzi taka legenda, która w zasadzie się sprawdza, czy legenda o Settlersach, że ten, który pierwszy otrzyma cios, zazwyczaj wygrywa w 90% przypadków. No i naprawdę tak jest. Widzicie, koleś otrzymał pierwszy cios i wygrał. I pewnie to samo będzie w przypadku kolejnych żołnierzyków, których na niego wysłaliśmy. Gdzie to jest? O, biją się, dobra. No. Czyżby się udało? Oh yeah! No i koleś jest teraz, ma przejebane po prostu. Został mu zniszczony młyn, został mu zniszczony tartak i została mu zniszczona kopalnia. Bodajże węgla. Odniosłeś tutaj zwycięstwo. Teraz będzie naprawdę lepiej. Widać, że jego terytorium już zostało dość mocno zżarte przez nasze wojsko. Jeśli udałoby się przejąć jeszcze te dwie stanice, no to już by było po kolesiu, bo zajęlibyśmy mu w zasadzie całą produkcję żywności, dzięki czemu jego kopalnie by stały. A jak widzimy, tutaj ma ich dosyć sporo. Nieźle produkuje drewno. Ten rwal coś jeszcze robi, czy nie? W ogóle, co to jest za akcja z tym drzewem na drodze? Wcześniej go nie było. No dobra, myślę, że to nie przeszkadza. Możemy zbuczyć tego drwala. Tak jest bezrobotny, powiedzmy. Tam zbuduję ten skład. Dobra, huta już jest. Huta już jest. Czyżby huta pracowała? Hutnik jest. To możemy wywalić. To też możemy wywalić. I nie. Możemy tu zbudować większego budynku. Ale cóż, atakujemy kolejną stanicę. Wyślemy tam czterech żołnierzyków. Może jacyś silniejsi się wyślą. Widzimy, morale jest spore. I to właśnie morale, że wygrywamy, to tak naprawdę zawdzięczamy tej oto kopalni złota, która tutaj stoi. To jest naprawdę bardzo cenna rzecz. Zobaczymy, jacy wojacy idą tam na bitwę. Idzie jeden z rogami, idzie dwóch zwykłych. No, jest nawet okej. Tutaj już złoto zanieśli. Mogę tutaj coś zbudować. Tak sobie myślę, jakbym tutaj zbudował... Mogę tu zbudować duży budynek, to jest właśnie najfajniejsza sprawa. Nic, zobaczymy jaki będzie wynik tej walki. Dajesz koleżko. Nie, padł. Może ten lepszy sobie poradzi. Jeszcze ten będzie. W zależności od tej walki zobaczymy, co ja tutaj zbuduję. Jeżeli wygramy tę walkę, to zbuduję tam może też nie chcę tam warownie zbudować, niezależnie od wyniku walki. Wygraliśmy, pięknie kochani, pięknie idzie, super. I tutaj możemy jeszcze nowe budynki duże budować. No jest po prostu genialnie. Jest genialnie. Ja buduję tutaj warownię, która będzie nie do przebicia. Albo nawet fortecę. Tak, kochani, zbuduję tutaj fortecę. Trzeba połączyć to drogami. Powiedzmy, że połączymy to. Ło, ciężka droga tam będzie dla budowniczych. Połączymy tutaj. Mogę to jakąś drogą? Ja pierdzielę, strasznie nierówny teren, a jednak duży budynek zbudować się da.
Jest fajnie, jest fajnie. Zdobyliśmy dosyć sporą część terenu. Jeżeli uda nam się przejąć to, to można powiedzieć, że koleś powoli będzie skończony. Także koleżka sobie u niego łódką pływa. Dlatego trzeba zbudować szkutnika, żeby produkował takie łódeczki. I mamy przewoźnika, który... Takie łódeczki po prostu służą tak jak tragarze do transportu przedmiotów, w tym, że po wodzie. Co jest dosyć oczywiste. O, tu możemy budować duże budynki. Proszę bardzo, zbudujemy tam skład i warownię, jak tylko zbuduje się ta forteca, bo forteca to jest no coś, co się długo buduje. Chociaż możemy tam nawet zbudować coś teraz. Widzimy, huta żelaza już pracuje. Huta żelaza pracuje, to ja w międzyczasie zbuduję... Dobra, zbuduję płatnerza. Zbuduję płatnerza, który będzie... Płatnerz zużywa węgiel też. Jak tą dróżkę tutaj prowadzimy, ten... Oż, kurwa. Dobra, to muszę chyba postawić flagę. Zbuduję tutaj płatnerza, który będzie mógł uzupełnić nasze zapasy broni, dzięki czemu będziemy mogli atakować dalej. O, tam widziałem dobrą jednostkę, która idzie, Centurion. Tu jest też nasza stanica. Ta jest też słabo uzupełniona. A wyślijmy tych trzech, którzy coś tam może zdziałają. I po tej walce trzeba będzie na jakiś czas zaprzestać ataków, żebyśmy nie stracili za dużo jednostek, bo wiadomo, że te jednostki, jeśli nawet wygrają, jeśli przegrają, no to giną, to oczywiste, jeżeli wygrają, to zasiadają tą stanicę, na którą zostali wysłani, i stanice, które są bliżej, muszą też zostać uzupełnione, dlatego idzie pobór do wojska i widzimy, że ilość mieczyków tutaj nam spadła. Jeszcze poza tym przecież są stanice, które tutaj dalej budujemy. Ten kamieniarz sobie w porządku dosyć buduje. Żelazo idzie, fajnie. Tu się będą bić. Dajesz. Koleżka dostał pierwszy cios, więc pewnie przegramy. Ta legenda jest naprawdę prawdziwa. Jasne, że przegraliśmy. No to już jest chyba ostatni. Trzeci dostał w pierdziel. No nie. Już mogę sobie spojrzeć na coś innego. No jasne. Tam następny nie idzie, nie? Nie, dobra, to teraz zrobię przerwę w atakowaniu. Jak zbuduję tutaj fortecę, to rzeczywiście coś będzie można działać. Jak zbuduję tu fortecę, to ta huta żelaza zdechnie. Być może ta chatka rybaka też zdechnie, chociaż chyba nie, bo tu jest stanica. Trzeba mu zrujnować produkcję żywności, bo on tutaj nie ma żadnej innej, oprócz chyba tego rybaka, który sam na pewno nie utrzyma takiej ilości kopalni. Dlatego jeżeli zniszczę mu żywność, to będzie koleżka już w dupie. Dlatego muszę zatwardziale tam atakować. Jak stoję z węglem, kochani, jak stoję z węglem? W ogóle ze wszystkim jak stoję? O, jest nie najgorzej. W każdej stanicy jest złoto. Jeżeli zbuduję tam fortecę, w fortecy oprócz tego, że zmieści się 12 żołnierzy, zmieści się też multum złota, bodajże chyba 6 sztabek, dzięki czemu będą oni naprawdę szybko rosnąć w siłę. Tutaj widzimy, noszą już węgiel. To jest chyba węgiel? Nie wiem, czy to jest chyba węgiel. Kopalnie jak najbardziej
pracują. Ten koleżka tu nosi rybki tędy. Tu jest młyn. Tu jest mąka. A jakbym postawił tutaj i tutaj i połączył drogę, to może będą jeszcze transportować tą mąkę tędy. Dzięki czemu będzie lepszy obrót żywnością pomiędzy kopalniami. To będzie fajna sprawa. Tutaj coś zapewne zbudują. Co ja tu zbudowałem? No tak, płatnerza. Żelastwo zapierdziela. Ten jeszcze czeka na zasoby, o matko boska. Jeszcze muszę mu przynieść. Co jeszcze muszą przynieść? O, już klepie, dobra. Jest w porządku. Kto tu jest? Tu jest tylko tych dwóch. Jak tam stoimy z wojskiem? Mamy już jakiegoś rycerzyka? Nie mamy. O, nie mamy centurionów. Panie, to w zamku już nie mamy. Ogólnie mamy już gdzieś rycerzyka. Gdzieś sobie siedzi. Ciekawe gdzie. Zaraz go zlokalizujemy. Najbliżej granicy, gdzie on może siedzieć? Może tutaj gdzieś go przysłali? No gdzie rycerz może siedzieć? Nie mówcie, że gdzieś siedzi w jakimś zadupiu. Tu jest trzech centurionów. W ogóle jakie wysokie jednostki na zadupiach. Tu siedzi, na kompletnym zadupiu. No ale dobra. Mogę wysłać jakichś żołnierzy. Jednak to jest chyba morale właśnie naszych żołnierzy, bo nie można wysłać. Można. A nie, to jest morale ich żołnierzy. Nie mogę się zdecydować. No dobra. Dobra, wyślijmy jeszcze trzech. Naprawdę, trzeba by zająć tą stanicę. Wtedy będzie naprawdę... Ale to naprawdę dosyć fajna... już gra, bo wszystko będzie po naszej stronie. Będziemy mogli kolesia już jechać równo. Idzie tam koleś. Ty zboże podeptasz im. Chociaż w sumie to ich zboże to depta ile wlezie. Możesz nawet tam zrobić kupę. No nie! I na bank teraz nasz przegra. So obvious. Dlaczego w ogóle mamy tylu centurionów i oni wysyłają tylko... może przestawię? Zaraz, przecież mogę wysłać lepsze jednostki. Tu jest zarządzanie wojskiem? Nie. Czekajcie, tu jest zarządzanie... O, tych! Tu się to ustawia. I teraz będzie wysyłać tych lepszych. Zobaczymy, jak tam ta próba pójdzie. Jeżeli nie wygramy, to wyślę później następnych. Oczywiście, że padł. Ataki są cholernie trudne. Chyba jednak nie wpływa złoto na atakowane jednostki. Ciekawe, ile koleś ma złota w tej stanicy. O, do widzenia. Co tu się dzieje? Koleżka strasznie prowadzi ekspansję na północ. Ten nasz już padł? Już padł? Dobra. Dobra, wyślę następny atak, jak się zbuduje ta forteca. Na razie nie będę się tam tak na siłę rył, bo tracę tylko jednostki. Dobra, mamy już kowala. Połączę te dwie dróżki. Dzięki czemu żelazo, które będzie wychodzić z huty, będzie mogło być od razu transportowane do kowala. Do płatnerza, przepraszam, jakiego kowala. Tutaj możemy zbudować natomiast właśnie kowala. Kowal. To jest kowal.
Jakby to teraz zrobić? A połączymy tutaj też z tą drogą. Ogólne statystyki, zerknijmy. Zasoby są, węgiel jest strasznie ciągnięty. Dobra, zaraz węgiel, węglem, a jak stoją inne zasoby? Mamy złoto. Mamy żelastwo. Dużo żelastwa, dużo mnóstwo rudy żelastwa, mnóstwo rudy złota. Dobra. Możemy zmniejszyć wydobycie żelastwa do naprawdę małego, to samo ze złotem. Zwiększyć wydobycie węgla na full. Wyniki kopalni 100%, bo ktoś to musi nosić jeszcze. Nie, no, trzeba rozbudować sieć dróg, bo naprawdę robią się korki i to dosyć niezłe. Tych tragarzy musi być sporo, żeby mogli to nosić. No i gówno, ach. Tędy nie połączę. A tam nie ma co łączyć. Dobra, ta jedna dróżka może wystarczy. Teca powstaje. A walić to wysyłam. Ten atak. Teraz powinny pójść tam lepsze jednostki. O, idzie centurion. Idzie drugi centurion. I idzie trzeci centurion. Jeżeli ci polegną, to naprawdę już nie będę się tam pchał na siłę. To znaczy, że koleżka ma sporo złota w tej stanicy. Znaczy, czyli dwie sztabki, bo więcej się nie da. Ale jak uda mi się ją przejąć, to będzie po prostu zajebiście. Będzie wręcz genialnie. Tutaj koleś buduje nowy młyn, widzę. Bo jeden mu zniszczyłem. I tam jest w środku chyba rogaty koleś, o ile nie awansował. No, dostaliśmy pierwszy cios. Świetnie. Oh yeah. No, odniosłeś tutaj zwycięstwo. Super. I teraz będę mógł sobie chyba nową. Wiecie, bo ta stanica jest moja. Muszę tu jakieś drogi poprowadzić, żeby to masakra. No i co? No i... O Boże. Tutaj jeszcze poprowadzę jedną. Może sam będę mógł sobie tu stworzyć swoją kolejną gospodarkę żywnością, tylko tak naprawdę nie mam po co tego robić, bo nie mam tutaj kopalń, których będę używał. Dobra, ta forteca się uzupełni, to możemy przypuścić następny atak na tą stanicę, żeby szybko spróbować zaatakować zamek, jeżeli zdobędziemy. Ile on w ogóle ma tartaków? Tataki, leśniczówki buduje, kiedy tu ma las. No tak, pierwsza misja poziom komputera nie jest za wysoki. No ale wiecie, tak kilkanaście misji później to pewnie mógłbym sobie sam z nim nie poradzić, bo tak rado, no łatwiejszych nie należy. Rybka się łowi. Mieczyk się kuje. A kuźnia się buduje. No. Wydobycie węgla 100%, nie? No, trzeba naprawdę zadbać o ten węgiel, bo wow. Dobra. Tego złota mam multum. To co mogę zrobić? Mogę dystrybucja węgla. Dobra, mogę zmniejszyć zużycie węgla na hucie złota.
bo niby zmniejszyłem, wiecie, wydobycie złota. Mamy jeszcze sporo rudy złota. I ta huta jak zapierdzielała, tak zapierdziela, a węgiel idzie. Mhm. O, to jest koleżka nasz? Koleżka? Czy on sobie idzie tutaj, nie? Mamy trzech centurionów. Przydałoby się jakieś złoto tam zanieść. Tu by się przydało zrobić jakieś połączenie dróg. Muszą tam strasznie naokoło iść. O tak, od razu lepiej. Mhm. Forteca się kończy budować. Będziemy przypuszczać atak tutaj niedługo. Zerknijmy na mapę, jak stoi w ogóle całe terytorium. Widać, że koleś też się rozprzestrzenia. Ja póki co nie mam po co tego robić, bo taka ekspansja na siłę też nie jest, potrzebna w momencie, kiedy mamy tak naprawdę tutaj wszystko pod ręką. Będą narzędzia, nie wiem, jak z żywnością stoimy, zobaczmy na żywność. Nie, nadal kopalnie są w pełni wyposażone. Jeśli brakowałoby żywności, to mógłbym gdzieś tu świnki wyhodować. No ale jest ok, forteca już jest skończona, prawie. No. Jest forteca. Zaraz tam przyjdzie pełno żołnierzyków. Zaniosą tam jakieś złotko. Tu by przynieśli jeszcze złotko. Nie będę przypuszczał następnego ataku, dopóki nie przyniosą tam złota. O, tu już idzie wojsko. Dobra, myślę, kochani, że tutaj koleś straszną ekspansję sobie prowadzi. Myślę, że możemy tutaj zbudować magazyn. Dzięki czemu te zasoby z kopalni będą mogły, z tych dwóch kopalni będą transportowane tutaj, co znacznie obniży korki tu na drogach. A później nie budują tu żadnej stanicy, mogą tu coś kurde budować i chyba tak jest. Dobra, mogę tu jeszcze duży jeden budynek. Dobra, tutaj jest. Zbudujemy tu warownię. Fortece nie, ale warownie, bo sama stanica to jest trochę ryzyko koło magazynu, bo nie chcemy stracić magazynu. To jeszcze powiększy nam sporo zasięg. Jaką wiadomość dostaliśmy? Rycerz zajął ten nowy budynek. Pięknie, pięknie. Pada jego huta żelaza i pada jego chata rybaka. No i jak widzicie, wszyscy widzimy, koleżka został bez źródła żywności, kompletnie. Co jest bardzo dla nas dobre. I tutaj tych rycerzyków niech się trochę najdzie, bo zmieści się, ale ich idzie. Ale ich idzie. Niech tam wykonane są jakieś złoto. Tutaj złota w dalszym ciągu nie ma. Tutaj jak jest? Tu jest złoto, dobra. Jak tam z węglem? Węgla, no ubycie węgla trochę stanęło. Ten kowal coś tu robi. Złota mam mnóstwo. Może jeszcze zmniejszę ten kowal, żeby tam się nie przepracował. Młotków zabraknąć nie może, nawet kilofy. Pił tartaków na razie nie buduje, drwali też. Niech się zbuduje tutaj ten element ekspansji razem z magazynem. To rozładuje nam naprawdę korki na drogach i powinno naprawdę pomóc w rozbudowie. I tutaj będziemy budować dalej stanicę. Zaatakujemy koleżkę z tej strony.
No a jeśli chodzi o zasoby w tym terenie, to widzimy, że drewna jest po prostu multum. Teraz przecież bym ja przedzielił jego terytorium, no prawie przedzieliłem je na pół. Dobra. O, jest sporo naszych tam wojaków. To co, kochani, atakujemy, nie? No, wyślemy czterech. Tam widać, że zasiedlona ta stanica bardzo nie jest. No, a jej przejęcie chyba zniszczy kolesiowi warsztat, kowala. Tartaku zapewne nie, bo jest za blisko zamku. No, ale tą leśniczówkę też powinno... O ile oczywiście wygramy, no to też nie jest pewne, wiadomo.